że po raz pierwszy wszyscy chętni uczestnicy mogli się zmieścić. Ta hala ma większe możliwości, także jestem przekonany, że zapraszając co roku coraz liczniejszą grupę chętnych do przyglądania się i podziwiania tym niezwykłym wyczynom, jesteśmy tu w stanie w Gdyni stworzyć dobre warunki, by te spotkania się odbywały i cieszę się, że z roku na rok publiczność rozrasta się, jest coraz więcej chętnych do oglądania tych niezwykłych wydarzeń. To jedna z najbarwniejszych imprez w naszym mieście, a myślę, że otwarty charakter naszego miasta, związanie Gdyni z morzem, miasta ludzi otwartych, marzących, w sposób naturalny lokuje tą imprezę w Gdyni. Bardzo się cieszymy, że co roku podróżnicy, alpiniści, grotołazi zjeżdżają do Gdyni i możemy poznawać ich niezwykłe osiągnięcia. Mój pomysł na wakacje i na podróże jest mniej ekstremalny niż większość tych tutaj pokazanych, ale moim zdaniem to jest fantastyczny pomysł dla w szczególności młodych ludzi, którzy po pierwsze tu mogą się przekonać, że to na wyciągnięcie ręki czasem jest przygoda, że warto marzyć, przygotować się, ciężko czasem popracować, ale te najbardziej fantastyczne przygody mogą zdarzyć się każdemu. To chyba takie najprostsze, najpełniejsze przesłanie wynikające z tej imprezy i wierzę w to, że młodzi, przede wszystkim młodzi ludzie zainspirowani tymi pomysłami przemierzać będą kolejne szlaki, kolejne wyprawy i ich wyprawy będziemy podziwiać tu na kolejnych kolosach.